tak jak powiedział, będę ci mówił trochę o nocnych stronach WordPressa. Ten projekt pominę, skupię się tylko na pierwszym i ostatnim punkcie. WordPressem pracuję od 2009, czyli mało już jakąś chwilę. I na dzień dzisiejszy moim głównym zajęciem to jest deweloperka w Whitelabel Coders. Dziś będę mówił o mocnych stronach WordPressa i jak wykorzystać te mocne strony. Prezentacja będzie dosyć ogólna, biorąc pod uwagę to, że mamy 15 minut, to gdybym chciał wchodzić w jakiekolwiek tematy stricte deweloperskie, no to nie powiedziałbym nic. No właśnie, i główne przesłanie tej prezentacji to jest to zależy. Myślę, że jeśli kiedykolwiek cokolwiek robiliście kodem, programowaliście, czy ogólnie macie jakikolwiek kontakt z IT, no to jest stwierdzenie, które pada bardzo, bardzo często. Tak naprawdę kończąc slajdy przed wysłaniem do Marcina, tak sobie jeszcze przeglądam tego PDF-a i dotarło do mnie, że gdybym w tytule zmienił mocne strony na słabe strony, to wszystkie slajdy poza jednym by pasowały. I to bez problemu. Bez naciągania, bez problemu, spokojnie można by wymienić pierwszy slajd, napisać na słabe strony, jak ich unikać. Reszta slajdów poza jednym pasowałaby idealnie. No właśnie, bez wątpienia bardzo mocną stroną WordPressa jest próg wejścia. Bo tak naprawdę dzisiaj, jeśli potraficie klikać w komputer, tak, i obsłużyć Facebooka, Instagrama, no to po wpisaniu na YouTubie 3 pliki WordPressa bez problemu znajdziecie za darmo dużo wiedzy, która pozwoli wam postawić pewną, pewną stronę. Z jakością może być różny po takich filmach, natomiast ten próg wejścia jest na tyle niski, że nie musicie absolutnie znać się na tematach związanych z IT, bo firmy hostingowe też już ułatwiają to do granic możliwości, żeby sobie szybko wyklikać od zakupu hostingu domeny przez instalację WordPressa. WordPress sam w sobie i na przykład motywy też pozwala już zaimportować jakiś demo content, dzięki czemu w ciągu kilku chwil macie gotową stronę. Ale niestety, gdyby ta prezentacja miała tytuł słabe strony WordPressa, również bym mógł powiedzieć, że ten próg wejścia jest problemem, bo niestety, myślę, że wszyscy spotykamy się czasem z takimi potworkami, które trafiają do nas, które ktoś wyklikał właśnie po jakimś tam YouTube'owym kursie od zera do bohatera i zostaniemy WordPress deweloperem. Więc no, trzeba jednak mieć z tyłu głowy, że jeśli wchodzimy w temat i tak dalej, no to możemy wiedzieć jednak trochę mało. Ale z drugiej strony rynek kursów jest pełny obietnic typu kup ode mnie kurs, zrób go w weekend i będziesz zarabiał 10 tysięcy miesięcznie na tworzeniu stron internetowych. No i potem takie strony trafiają do deweloperów, którzy przychodzą i je poprawiają. Elastyczność WordPressa. Kolejna mega, mega zaleta. WordPress ponad 20 lat temu powstał jako system do pisania blogów. Internet wyglądał trochę inaczej 20 lat temu. Pisaliśmy te blogi, czytaliśmy te blogi. W tym momencie wygląda już zupełnie inaczej. Natomiast to, co WordPress daje, to ogromna elastyczność, bo czy to blog, czy to portal, sklep internetowy, portfolio, czy taka zwykła, klasyczna strona firmowa, nie ma problemu, aby podejść do tego i zrobić na nim taki projekt. Oczywiście jest to też ta druga strona. Czasem trzeba po prostu postawić tą granicę i powiedzieć, ok, WordPress jest elastyczny, ale jest pewna granica, której nie powinniśmy przekraczać i użyć albo jakiegoś na przykład takiego stricte narzędzia do stawiania choćby e-commerce'ów większych, albo jakichś innych rozwiązań, które bardziej będą odpowiadały temu, co chcemy zrobić. No. Także tak. I zaraz nie zrobisz, tak?
Podobno nie ma takiej rzeczy, której by się nie dało zrobić na WordPressie za pomocą wtyczki. No i fakt jest taki, że w repozytorium darmowych wtyczek mamy prawie 60 tysięcy. Tak na kliknięcie. Oczywiście myślę, że to czegokolwiek nadaje się z 20% w nich. Stosują to zasadę Pareto, która ma bardzo duże zastosowanie w życiu. No ale nawet 20% z 60 tysięcy to i tak jest bardzo, bardzo dużo. I faktycznie ten cały ekosystem dostępność rozwiązań powoduje to, że faktycznie możemy wykorzystać tego WordPressa w zestawie z jakimiś wtyczkami i zbudować różne fajne rozwiązania, które de facto pozwolą nam zamienić tego gołego WordPressa w jakieś rozwiązanie, które będzie spełniało jakieś nasze wymagania biznesowe. Ale druga strona, no właśnie. Na pewno wszyscy kiedyś widzieliście takie podporty typu 40-50 wtyczek. Jeszcze najczęściej było tak, że do formularzy kontaktowych no to tak ze 3 wtyczki. Do SEO przynajmniej 2, żeby były lepsze pozycje w Google. I tak dalej, i tak dalej. Z takich klasyków dodajmy jeszcze View Simple SSL do certyfikatów. No i coś do backupu, nie? Bo to jest taki złoty zestaw młodego adepta WordPressa, który instaluje te wtyczki. Oczywiście, jeśli użyjemy ich z głową, będziemy wybierali rozwiązania przetestowane, utrzymywane, aktualizowane na bieżąco, no to możemy te wtyczki zakwalifikować jako bardzo duże zalety WordPressa. No i widzicie, tyle razy na scenie, szkolny błąd nie ten się przed. Kolejnym takim tematem, który jest ogromną zaletą, to jest to, że WordPress to nie jest po prostu narzędzie do stawiania stron internetowych. Bo o ile to jest jego podstawowa rola i tak go używamy, to jest to rozwiązanie już na tyle dojrzałe, że mamy integrację, można powiedzieć, prawie ze wszystkim. I mam tu na myśli integrację typu choćby bramki płatności, jeśli stawiamy sklep internetowy na WordPressie, integrację z kurierami, czy jakieś integracje związane choćby z marketingiem, systemy mailingowe, systemy do marketingu automation i tak dalej. Z reguły, jeśli to jest jakieś takie globalne, większe rozwiązanie, to integracja z WordPressem z Mari jest to integracja darmowa. A nawet jeśli nie ma, to sama architektura WordPressa pozwala łatwo takie integracje dopisać. To znaczy łatwo. Łatwo może z punktu widzenia dewelopera, który sobie takie integracje po prostu pisze w oparciu o dokumentację tego, z czym się chce zintegrować. Natomiast no, wiadomo, to już jest bardziej wymagający temat, ale bez problemu można to zrobić. Open source i ekosystem. To jest też ogromna zaleta WordPressa, że to nie jest produkt stworzony przez jedną firmę, można powiedzieć. Choć oczywiście Automatic ma tutaj ogromne znaczenie w całym ekosystemie. Natomiast oprócz Automatica, który odpowiada za WordPressa, czy choćby za tą konferencję, gdzieś tam ją kontroluje z góry, z centrali, no to wokół WordPressa wyrosło bardzo dużo firm deweloperskich, było bardzo dużo firm software'owych, które piszą po prostu takie rozwiązania i dzięki temu często, że ten ekosystem jest dosyć szeroki, no to mamy dobre, dostępne rozwiązania właśnie choćby w zakresie integracji z innymi systemami, czy choćby w kwestii developmentu. Wybierając też WordPressa, nie mamy tego problemu, że jest to jakieś rozwiązanie autorskie. No bo zwykle firmy, które mają jakieś tak zwane swoje CMS-y, sprzedają tą jako taką wizję: drogi kliencie, my mamy swojego CMS-a. Ten CMS będzie sprawiony idealnie pod ciebie. No i fajnie, okej, może faktycznie tak jest, to rozwiązanie jakoś tam działa. Natomiast duży problem pojawia się w momencie, w którym ta współpraca jakoś tam się nie układa, albo finansowo nam nie pasuje.
a w WordPressie nie pasuje ci współpraca z firmą A. Na rynku masz 50 innych firm, które spokojnie temat mogą przejąć. Oczywiście z tym spokojnie to też tak bywa różnie, bo im bardziej skomplikowane wdrożenie tego WordPressa, no to tym większy problem może być przy przejmowaniu takiego obcego kodu, szczególnie jeśli to są jakieś customowe rozwiązania. Natomiast bez problemu znajdziecie na rynku inną firmę, która się podejmie jakby kontynuowania, utrzymania czy rozwijania danego projektu. Bezpieczeństwo. Z tym bezpieczeństwem można powiedzieć bywa różnie, bo na pewno też w twojej karierze spotykaliście się z jakimiś atakami. Ale ja stoję na stanowisku, że WordPress sam w sobie jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym. Przez to, że jest rozwiązaniem open source'owym używanym przez miliony ludzi na świecie, to nawet potencjalne jakieś tam wpadki, oczywiście takie się zdarzają nawet w korze WordPressa i tutaj nie możemy zaprzeczać, ale nawet jeśli taka wpadka się zdarzy, to jest błyskawicznie łatana. Nie ma z tym żadnego problemu. To są czasem nawet kwestie godzin, w przypadku jakichś takich krytycznych podatności. Te aktualizacje wychodziły dosłownie w ciągu godzin po odkryciu i upublicznieniu. Oczywiście ta druga strona, no to wtyczki i powie, że tak powiem, wszelkich firm i osób trzecich, no tam już bardzo różnie bywa z tym bezpieczeństwem. Tak samo jakiś customowy kod, który jest stworzony przez deweloperów na potrzeby wdrożenia jakiegoś jednego konkretnego WordPressa. I to, co deweloperzy myślę lubią najbardziej, no to możliwości rozbudowy WordPressa, cały system akcji, kubów, ale też wtyczek, które są pisane w taki sposób developer friendly, można powiedzieć. Pierwszy przykład iPhone. Wtyczka, którą instalujemy z repozytorium, jeśli nam coś w niej nie odpowiada, no to po pierwsze mamy setki, pewnie jak nie tysiące innych wtyczek, dzięki którym możemy spokojnie rozszerzyć, modyfikować działanie tego WooCommerce'a, a nawet jeśli tam już się kończy, że tak powiem, zakres funkcjonalności, jaka nas interesuje, no to oczywiście możemy napisać kawałek z własnego kodu, za pomocą akcji, filtrów, które są udostępnione czy to w Porze, czy choćby właśnie w WooCommerce'ie, czy w innych wtyczkach, możemy spokojnie się zintegrować z tą wtyczką, zmodyfikować jej działanie, no i dostosować do swojego case'u takiego biznesowego, dzięki czemu ten WordPress może robić bardzo różne, czasem i dziwne rzeczy. Bardzo istotnym elementem jest to, że jest to żywa technologia. WordPress powstał ponad 20 lat temu i na przestrzeni tych 20 lat to jest ciągły, nieustanny rozwój. W tym momencie możemy zaobserwować taki trend, powiedzmy, że ten WordPress idzie w stronę takiego low-code, no-code i wszystkich rozwiązań, które gdzieś tam też na rynku się pojawiają, oczywiście niezależnie. To mogło na myśli przede wszystkim Gutenberga, FSL i to, żeby jak najwięcej można było wyplikać w tym WordPressie. Faktem czasem tempo tego rozwoju nie jest może takie, jakbyśmy chcieli. Jeśli pamiętacie te czasy, gdy Gutenberg wchodził do tora WordPressa, no to było ciężko. Ten Gutenberg, można powiedzieć, rodził się w bólach i te pierwsze wersje z Gutenbergiem w korze WordPressa to najwięcej rzeczy nie działało niż działało dobrze, no ale na ten moment myślę, że to jest już ten etap i taka dojrzałość do rozwiązania, że spokojnie, z powodzeniem można wdrażać nawet bardzo dużo rzeczy w oparciu o Gutenberga i już powoli FSM. No i pewnie ten rozwój dalej pójdzie w tym kierunku, bo patrząc na to, co się dzieje i na to, jak choćby w przyszłości ma się zmienić panel WordPressa, no to ten Gutenberg będzie coraz mocniej wchodził. I ten slajd, co jest tak jak w reklamie Mercy, bodajże, czyli obraz wyraża więcej niż 1000 słów. Społeczność WordPressa, czyli my, oni i cała ta społeczność online skupiona wokół WordPressa, czyli wszelkie fora internetowe, grupy na Facebooku i inne tego typu twory. To jest miejsce, gdzie zarówno możemy się spotkać,
powymieniać doświadczeniami i pokazać, ale też zyskać bardzo konkretną pomoc, jeśli macie w jakimś swoim projekcie problem, dojdziecie gdzieś do ściany, zawsze możecie zapytać i zwykle odpowie wam przynajmniej tak samo dobrze jak ChatGPT. Ode mnie to tyle. Korzystajcie z tej społeczności, bo ja swoją przygodę ze społecznością rozpocząłem w 2011 roku. Także no już parę lat temu. I z tego samego wypowiedzi to warto, bo gdyby nie ta społeczność, to w zasadzie śmiało dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno nie byłbym w twórce White Label Brothers, bo gdzieś tam przez te WordCampy, przez społeczność znalazłem się w ekipie WLC.